Kuracja antynikotynowa jest trudnym problemem dla palącego z powodu następującego. Palacz ma trzy problemy, z których sobie zdaje sprawę lub nie zdaje sprawy. Najbardziej problem został rozbudowany i poznany. Jest to sprawa szkodliwości palenia. Amerykanie to zrobili pierwsi w 1985 roku. Stwierdzili, że główna przyczyna zgonu to nie choroby, ale palenie i choroby odtytoniowe są na pierwszym miejscu. Sprawa szkodliwości jest dość jasna, więc palacz powinien rzucić palenie sam. Gdyby wiedza o szkodliwości palenia była wystarczająca do tego, żeby palacz rzucił palenie, w pierwszej kolejności powinni to zrobić lekarze. Dlaczego lekarze palą? Bo są tak samo jak pacjenci uzależnieni. Mamy problem następny uzależnienia i trzeci problem głodu nikotynowego, ale właśnie ustosunkujmy się jeszcze do problemu szkodliwości palenia. Dlaczego ten problem nie jest taką istotną przyczyną, żeby rzucić palenie? Może powiem na przykład. Przychodzi pacjent do lekarza i pan doktor mówi tak: proszę pana, pali pan 40 papierosów, ma pan raka płuc lub choroby płuca, rozedmę i co? Ale pan doktor, który udziela tych wskazówek pacjentowi, sam trzyma papierosa w ustach. Z punktu widzenia psychologicznego my mówimy tak: pan doktor uruchamia redukcję dysonansu poznawczego. Wie, że papierosy szkodzą, zna dokładny obraz choroby związany z paleniem, ale sam pali. Zapada płachta biała lub czarna, nie widzimy tych objawów szkodliwości palenia i proszę Państwa, dalej palimy. Sprawę szkodliwości pacjent załatwia redukcją dysonansu poznawczego. Redukuje, zapomina, że te papierosy szkodzą i pali dalej. Drugi problem jest związany z uzależnieniem i to jest, proszę Państwa, problem najmniej poznany. Różne są definicje uzależnienia, jest międzynarodowa definicja uzależnienia, ale do czego istota się sprowadza? Istota sprowadza się do tego, że uzależnienie nie boli, no boli głód nikotynowy, który nie pozwala na rzucenie, ale istotą uzależnienia będzie to, że osoba, która się uzależniła, nie może wziąć papierosa do ust, bo wraca. Uzależnienie powoduje powroty i to palacz powinien zapamiętać. A co palacza boli? Głód nikotynowy. Głód nikotynowy jest związany z działaniem nikotyny. Pacjent do końca tego problemu nie rozumie, nie jest w stanie zanalizować dokładnie objawów głodu nikotynowego. Dlaczego? Dlatego, że jest problem z działaniem nikotyny na cały organizm człowieka. Jeżeli popatrzymy na schemat działania nikotyny na cały organizm człowieka, to nie ma miejsca, żeby nie działało. A jaki wniosek praktyczny ma wyciągnąć pacjent z tego schematu? Odstawienie tej nikotyny powoduje u pacjenta różne objawy, niekoniecznie jeden, ze względu na to, że nikotyna działa na cały organizm człowieka, ale szczególne działanie, które stwarza dużą problem, jest to działanie na centralny układ nerwowy. Naukowcy niektórzy mówią dwufazowe. Co to znaczy działanie dwufazowe? Ta nikotyna potrafi uspokoić lub pobudzić zależnie od dawki. Żeby pacjentowi to przybliżyć, dam przykład życia. Przychodzi do mnie sekretarka dyrektora i mówi tak: panie doktorze, ale ja mam dwa gatunki papierosów w torebce. Jak dobrze jest z moim szefem, rano siadamy, pijemy kawę i ja palę superlighty. Ale jeżeli ten szef mnie zdenerwuje, uciekam do toalety, wyciągam ukrytego głęboko, ekstra mocnego papierosa, bo bym się nie napaliła. Co ta pani chciała mi powiedzieć? Że w dwóch różnych sytuacjach sięga po dwie różne dawki nikotyny. Ale jeszcze taki może jeden przybliżający, może tak boleśnie przykład, to obserwujemy w szpitalu. Przychodzą też pielęgniarki do mnie i pytam się pielęgniarki, jak na przykład, co dają pacjentowi, jeżeli jest zdenerwowany. Jeżeli pacjent zdenerwowany, to przecież normalna rzecz, podajemy tabletki uspokajające. No ale jeżeli panie mają stresujący dyżur i ten pacjent panie zdenerwuje, no to co? Biegniemy do dyżurki i palimy papierosy. Tak, pacjentowi podaje się
tabletki uspokajające, a samemu się po prostu bierze, pali. I teraz na czym polega działanie te dwufazowe organizmu? Ta nikotyna uspokaja lub pobudza, ale pacjent nie czuje tego działania uspokajającego czy pobudzającego, efekt końcowy w postaci przyjemności. Jak to wygląda, postaram się przedstawić na schemacie. Trudność związana z działaniem nikotyny jest związana z tym, że nikotyna, jak dostanie się do organizmu, działa na całego człowieka. Nie ma miejsca, żeby nie działało. Wiązane to jest między innymi na przykład z wpływem nikotyny na działalność układu współczulnego. W małych dawkach ta nikotyna pobudza, w większych dawkach hamuje układ współczulny, a układ współczulny, proszę Państwa, jest reprezentowany w całym organizmie i nie ma miejsca, gdzie by nie występowały w układ współczulny i przyspółczulny. I proszę Państwa, dlatego jeżeli obserwujemy, że wpływ palenia na przykład na zwiększenie czynności oddechowej, czy wpływ palenia na zwiększenie motoryki jelita grubego, czy wpływ nikotyny na przyspieszenie czynności serca, to czy wpływ palenia na nadciśnienie tętnicze, to między innymi jest zaznaczony właśnie przez działanie nikotyny na układ współczulny. Jak to wygląda? Zdenerwowany palacz to co robi? Wypala większą ilość papierosów. Podaje sobie większą dawkę nikotyny. Bez energii to co robi rano? Siada kawa i papieros. I na czym polega to działanie dwufazowe? Gdybyśmy wzięli dobre samopoczucie osoby palącej, w ciągu dnia wykreślili jako prostą, umowną prostą, której nie ma, to nikotyna działa w ten sposób. Jeżeli jesteśmy zdenerwowani, wyciszy nas, bez energii pobudzi, ale my nie będziemy czuli tego działania uspokajającego, czy określamy to jako taką palę, bo lubię. Ja to mówię tak, palenie uspokaja lub pobudza, a pacjent rejestruje przyjemność bliżej określoną lub nieokreśloną i palenie palaczowi daje dobre samopoczucie, poza tym, gdy się przepala i uruchamia błędne koło. Na czym to polega przepalanie i uruchamianie błędnego koła? Pali się przeciętnie 15-20 papierosów dziennie i co? Pojawia się sytuacja stresowa i ten palacz zaczyna palić więcej po tych papierosów. Po tych papierosach się czuje jak gorzej, ale mamy coś w głowie zakodowane, że sięgamy po następne. Z 20 się robi 40, 60, 80, a nawet 100. No żeby Państwo się nie zastanawiali, to powiem kto. Na przykład kierowcy tira. Młody człowiek, 25 lat, 100 papierosów, ale i zawał serca. Ostatnio obserwuję, że coraz więcej papierosów wypalają kobiety. Praca intensywna, sytuacja trudna domowa, nawet ciąża nie jest przeszkodą, żeby dojść do takiej ilości. Jeżeli rzucamy palenie, ani jednego dymka. A teraz co się dzieje, gdy rzucamy palenie? Odstawiamy tą nikotynę i pojawia się głód nikotynowy. Głód nikotynowy jest związany z działaniem nikotyny. Jakie są te objawy? Dwa zasadnicze. Pierwszy, brak uspokajającego działania nikotyny. Jak się ten palacz czuje? Pobudzony, nie może się skupić, bo ma gonitwę myśli, kłótliwy, niecierpliwy, popędliwy, drażliwy. W drugim przypadku, częściej u kobiet mało palących, ktoś się czuje osłabiony, bez energii, pustkę ma w głowie, lekko obniżony, a nawet płaczliwy nastrój. W czym jest problem z tym głodem nikotyną? W tym, że te objawy są wymieszane. One są dla palacza nieczytelne, bo ten palacz ma jeden wiodący objaw. Mi się chce palić i ręka idzie, by podać dawkę. Ale teraz załóżmy, że palacz rzuca palenie sam. Rzucenie palenia wiąże się z utratą dobrego samopoczucia, więc palacz tego nie będzie robił chętnie, odkłada. Młody człowiek powie, że jeszcze ma czas, starszy powie, że już jest za późno i nie warto. Dlaczego tak się zachowuje? Dlatego, że ma świadomość utraty dobrego samopoczucia. Dla mnie, jako lekarza, każdy dzień palenia jest po prostu dla pacjenta stratą zdrowia. Mówię, 4000 substancji toksycznych, 40 rakotwórczych. Nie, zachowujemy się irracjonalnie, odkładamy. To odkładanie jest związane z utratą dobrego samopoczucia. Można nie palić rok, dwa lub dłużej. Jeden papieros powoduje powrót.
Dlaczego? Bo to jest uzależnienie. Ja mówię, ta nowa równowaga, po pewnym czasie jest to równowagą chwiejną. I to jest związane z działaniem nikotyny uzależniającym. Najlepiej ten problem jest znany alkoholikom. Osoby, które doświadczyły właściwie problemu uzależnienia alkoholowego, to oni ten problem wyraźnie artykułują. Dlatego jak mam pacjentów, którzy już przeszli na przykład kurację odwykową w różnych grupach, to oni mają świadomość, że jeżeli weźmie, wypije jeden kieliszek, to niezależnie, czy jest okres abstynencji 5-letni czy 10-letni, może wrócić. Niestety ta analogia tyczy palaczy. Można nie palić rok, dwa lub dłużej. Niestety sięgnięcie po papieros spowoduje, że podajemy dawkę i wracamy z powrotem do palenia. Na czym polega główny problem walki z głodem nikotynowym? W czym jest problem? Że my nie czujemy objawów poddenerwowania związanego z działaniem nikotyny. I jest następujący problem związany z ilością wypalanych papierosów. Jeżeli, proszę Państwa, palimy 15 do 20 papierosów dziennie, zakładam, że ta nikotyna działa na tą osobę uspokajającą, to ktoś 15 do 20 razy dziennie się wycisza. Ale ja wiem, że osoby nerwowe to nie palą 15, 20, tylko 30, 40 papierosów. I teraz tak, jeżeli ja zaproponuję takiemu palaczowi tabletki ziołowe uspokajającą lub melisę 3-4 razy dziennie, co taki palacz mi robi? Rano pędzi do pracy, wieczorem nie powie, że zapomniał coś uspokajającego, tylko powie, mi się chce palić. Z czym to jest związane? Jeżeli na przykład ten odcinek przedstawia tą dobę, to jeżeli ktoś pali 15 do 30 razy dziennie, to 30 razy podana była ta nikotyna. Tabletka rano wzięta nie wystarcza do wieczora. To trzeba ze 3-4 razy dziennie podać te tabletki, żeby pacjenta zwyczajnie spacyfikować. Drugi problem. Rzucamy palenie, a czujemy się bez energii. Więc ja proponuję co? Prostą rzecz. Zrobić masaż głowy i twarzy. Tak się składa, że tłumaczyłem książkę Masaż chiński akupresura. Co to jest masaż? Masaż głowy to jest mechaniczne pobudzenie krążenia. Nam się nie chce, ale jak popatrzymy na zwierzęta i dzieci, zwierzęta lubią, żeby je głaskać, dzieci też niektóre, więc korzystajmy z tego. Jeżeli nam się nie chce, można wypić kawę, ale gdyby kawa nie wystarczała, to jest taki preparat chiński, który dodaje energii i wzmacnia. Jest to korzeń rzęszenia. Rzęszeń ma dwa przeciwwskazania główne. Pierwszy to będzie pierwszy punkt. Jeżeli dominuje nerwowość, to nie ma co brać rzęszenia, tylko coś uspokajającego. Drugie, nadciśnienie tętnicze. Każdy pacjent przed rozpoczęciem kuracji antynikotynowej powinien być zbadany i wykonany powinien być pomiar ciśnienia tętniczego. Jeżeli nam ta kawa nie wystarcza i mówię, to bierzemy rzęszeń, to wtedy jest możliwość właśnie w stanach takiego osłabienia skorzystać z tego preparatu. Ale jakbym tutaj te dwa punkty omawiam, to chcę Państwu powiedzieć to dwufazowe działanie nikotyny. Bo się może okazać tak, że ktoś rano będzie potrzebował na poranny rozruch rzęszeń, a po południu coś uspokajającego. Umieć z jednego i z drugiego skorzystać. Na tym polega to podwójne działanie nikotyny. Trzeci punkt. Pojawia się ten odruch oralno-manualny. I proszę Państwa, to jest nieszczęście. Dlaczego? Cokolwiek jest pod ręką, bierzemy do ust. Nawet, proszę Państwa, jeżeli jemy reklamowane tiktaki, które mają tylko 2 kalorie, jeżeli ktoś palił 20 papierosów i sięgnie 20 razy po te tiktaki, to już ma ile? 40 kalorii. A proszę Państwa, słone orzeszki, paczka 300-400 kalorii. Chipsy, już nie chcę powiedzieć słodycze, ale jeszcze, jak właśnie mówimy o tych słodyczach, to żebyśmy zawsze zapamiętali, że jeżeli ktoś je słodycze, to nam się wydziela taki hormon insulina, który powoduje spadek poziomu cukru we krwi. I za chwilę ktoś jest 2-3 godziny znów sięga. I wtedy dochodzi do tej tragedii, do nadwagi. Także jak
Jeżeli rzucamy palenie, broń Boże, słodkie rzeczy nie jeść, bo wtedy wpadniemy w to na okrągłe jedzenie. I dlatego ja proponuję co? Zwykłą gumę bezcukrową lub takie naturalne obrzydzacze, jak na przykład goździki, kłącze tataraku czy ziarna jałowca. Żujemy, mamy niesmak w ustach, wypływamy, ale nie ma żadnej kalorii. Czwarty punkt. Proszę Państwa, polecam zwykłą wodę. Dlaczego nie polecamy wód gazowanych? Wody gazowane to co? Dwutlenek węgla i woda to kwas węglowy. Kwas węglowy, kwas solny, większy apetyt. Dlatego ja polecam wody na przykład typu alkalicznego, jak wielka pieniawa, czy muszynianka, które zobojętniają soki trawienne i wtedy po prostu nie ma tego uczucia ssania w żołądku. I teraz tak, jeżeli ktoś chce rzucić palenie, i potrafi w taki sposób aktywny, twórczy po prostu walczyć z tymi objawami głodu, to ma szansę wyjścia z tego uzależnienia. Jedną z metod walki z głodem nikotynowych jest elektrostymulacja ucha. Kształt ucha w kategoriach medycyny chińskiej odpowiada kształtowi dziecka w włożeniu płodowym. Chińczycy w uchu rysowali różne struktury, jak na przykład płuco, serce, wątrobę, żołądek, nerki, głowa. Skąd taki obraz ucha w widzeniu medycyny chińskiej? Za uchem, proszę Państwa, mamy gąszcz nerwów. Nerw błędny, który biegnie aż do żołądka. Nerwy współczulne, które schodzą na dół aż do miednicy małej. My, Europejczycy, w uchu widzimy strefę nerwu błędnego, dokąd ten nerw prowadzi włókna. Natomiast Chińczyków nie interesowała anatomia, tylko interesował efekt, który występuje na skutek stymulacji danego punktu w uchu. Palenie jest to podanie dawki nikotyny w najważniejszym momencie naszego życia, jaki jest oddech. I co się dzieje? W tym momencie, kiedy pobieramy tlen z powietrza, pacjent wprowadza nikotynę do ust i ta nikotyna przenika szybko przez pęcherz płucny, z krwią idzie do lewego przedsionka i lewa komora podaje natychmiast do mózgu. W jakim czasie jest nikotyna w mózgu? To możemy szybko obliczyć. Oddychamy 12 razy na minutę, serce bije 72 razy. Na jeden oddech mamy 6 uderzeń serca. I co się dzieje? Jak palacz zaciąga się płytko, do mózgu dochodzi mała dawka nikotyny. Jak palacz się zaciąga głęboko, dawka jest większa. Tak jak narkoman do żyły podaje sobie dawkę narkotyku, to palacz w tym rytuale palenia podaje sobie precyzyjnie tą ilość nikotyny, jaką potrzebuje w danym momencie. Dlatego moja definicja palenia jest to palenie, jest to umiejętność operowania dawką nikotyny, która z dymie tytoniowym, to umiejętność, co palacz posiada. Zastanówmy się na chwileczkę, co się dzieje właśnie, jak palacz sobie kupuje gumę nikoret. 80% z mojej obserwacji wynika, żuje tą gumę, ma efekt pieczenia, palenia w jamie ustnej i wypluwa. Natomiast jeżeli osoba dalej przekonana co do działania właściwie czystej nikotyny, co robi następnie? Łyka ślinę. Jak łyka ślinę, to ta nikotyna nie idzie do płuc, ona idzie przez przełyk i przechodząc przez przełyk daje czkawkę, nudności. Do żołądka dochodzi w te nudności, czy nawet wymioty. Przechodzi przez wątrobę i co robi ta wątroba? Unieczynnia część tej nikotyny. Dalej ta nikotyna z krwią idzie nie do lewego, tylko do prawego przedsionka, a prawa komora podaje do płuc. Ta nikotyna idzie do płuc jaką drogą okrężną. I palacz, który żuje gumę nikoret, najchętniej by zapalił. Dlaczego? Bo nie ma tego natychmiastowego podania nikotyny, jakie towarzyszy paleniu. Jest to różnica istotna. No ale jeszcze są osoby, które stosują plastry nikotynowe. Czym się różni podanie nikotyny przez skórę, a palenie? W przypadku palenia, w zależności od sytuacji, pacjent raz więcej, raz mniej nikotyny, dostarcza sobie w tym rytuale palenia.
Plaster naklejony na skórę, co daje do krwi jednakowy poziom. Nie ma plastrów, które by w zmienny sposób podawały dawkę nikotyny. I dlatego, jak pojawia się sytuacja stresowa, ten palacz potrzebuje więcej nikotyny. Normalnie, jak pali papierosa, to w jeden po drugim po prostu wypala. Natomiast z plastra tego nie może uzyskać. I w tych momentach stresu u tego palacza odzywa się objaw głodu nikotynowego. Ale mamy jeszcze inne sytuacje. W te, które palacz robi przerwy, zmniejsza sobie ilość nikotyny, a w przypadku plastra tego nie mamy. Więc są takie sytuacje, kiedy nieraz palacz się czuje zwyczajnie przytruty, bo on ma za dużą dawkę nikotyny. Ale gdybyśmy sobie globalnie wzięli osoba, która sobie przykleja plaster nikotynowy, to co? W tych sytuacjach przecięcia tej prostej czuje się dobrze. W tych szczytowych, kiedy stres, jakieś tam nadmierne, jakieś poddenerwowanie, po prostu się chce palić. Natomiast są te sytuacje, kiedy czuje się momentami przedawkowana, to częściej obserwujemy, jak zwiększono stężenie nikotyny w plastrach nikotynowych. Ale teraz globalnie. Kiedy palacz rzuca palenie, jak stosuje gumę czy plastry nikotynowe? Wiele osób myli. Znam osoby, które stosowały 4 lata gumę Nicorette. Były przekonane, że rzuciły palenie, ale proszę to zwrócić uwagę, one nadal były pod wpływem nikotyny. Jak pojawiła się miażdżyca kończyn dolnych, to dopiero pacjent sobie uświadomił, że guma Nicorette to jest też nikotyna. Jeżeli chcę wyraźnie powiedzieć, osoby, które chcą rzucić palenie przy pomocy gumy czy plastrów nikotynowych, wtedy rzucą palenie, jak odstawią te preparaty. Dopiero można powiedzieć, że pacjent wszedł w głód nikotynowy. I teraz powiem parę słów odnośnie rzucenia palenia przy pomocy elektrostymulacji ucha. Ile takich stymulacji u pacjentów wykonujemy? U praworęcznych prawe ucho, leworęcznych lewe ucho. Nie ma głodu, nie ma potrzeby powtarzania. Kiedy powtarzamy? Kiedy jest dalej głód nikotynowy, ktoś sobie nie daje rady lub wraca do palenia. A kiedy najczęściej palacze wracają? Dwie sytuacje. Stres. Ale w przypadku stresu odróżniam dwa. Stres ostry, na przykład typu wypadek, na przykład komunikacyjny. Przychodzi kiedyś do mnie pacjent, mówi tak, panie doktorze, po miesiącu mi się chce palić. Okazuje się, że ja się pytam dlaczego. Ten pacjent pyta oczywiście mnie, dlaczego zaczął palić. A podczas tej rozmowy wyjaśniło się, że miał stłuczkę samochodową. Normalnie człowiek sobie wyobrazi, na ulicy takie wydarzenie ma miejsce. Palacz nerwowo wypala, sięga po papierosy, nawet pół paczki jest w stanie wypalić. Ten pacjent sobie nie skojarzył, że wypadek spowodował odezwanie się głodu nikotynowego. Ale proszę Państwa, jak mamy do czynienia ze stresem przewlekłym, to wtedy też jest inna sytuacja. Ja też taki dam przykład życia. Kiedyś do mnie przychodzi znajoma i mówi tak, panie doktorze, mój mąż jest chory, a pali 40 papierosów. Ja się pytam o sytuację domową, okazuje się, że bardzo zła. Co? Męża chcą z pracy zwolnić, wzięli kredyt, którego nie dają rady spłacić i jeszcze zdrowie szwankuje. Dlaczego ten pan pali tyle papierosów? No bo on tym papierosami się wygasza. To jest sytuacja druga, stres ostry i przewlekły. Natomiast druga sytuacja, alkohol i spotkania towarzyskie. Dlaczego alkohol powoduje to, że palacze sięgają po papierosy? Popatrzmy sobie na przyjęciu, atmosfera rozbawiona, inni palą, co mi szkodzi jeden. Alkohol powoduje spadek czujności, czujemy się silni, zapalamy. Jak zapalamy, to wracamy z powrotem do sytuacji wyjściowej i jest po wszystkim. Natomiast chcę powiedzieć o takich zabawnych sytuacjach, rok rocznie. W nowym roku mam telefony, panie doktorze, było znakomicie, a w nowym roku mi się chce palić. Dlaczego? I wtedy słyszę taki tekst. Pacjent mówi, żona mówi, że podczas Sylwestra za dużo wypiłem i paliłem, a ja nie pamiętam. Ten pan wypił tyle, że nie pamiętał, że wziął papierosa. Wystarczyła jedna dawka i wrócił. Przed chwileczką powiedziałem, jedna stymulacja wystarczy pod jednym trudnym warunkiem, że jest decyzja o rzuceniu palenia. Proszę Państwa, decyzja, jeżeli pacjent zgłasza się na kurację antynikotyny, to jest najważniejszy moment w życiu. Ja mówię, nikt nikomu papierosa do ust nie włożył, nikt nikomu nie wyjmie, jeżeli ktoś nie chce.
Ale proszę Państwa, z tymi objawami głodu nikotynowego to też jest różnie. U niektórych osób głód nikotynowy występuje na początku, rzucam, nie daje sobie rady. Ale mamy pewne grupy osób, których głód nikotynowy nie jest na początku duży. Proszę bardzo, przykład. Kobiety w ciąży, niektóre osoby w czasie postu. Najlepiej mi to jeden z problemów z niepaleniem w poście wytłumaczył jeden z księży. Mówi tak, panie doktorze, rok rocznie w czasie postu rzucam palenie i co? Nie mam żadnych objawów abstynencji. Ale co? Jeżeli ja nie zapalę przed rezurekcją, to mszy nie jestem w stanie odprawić. Kobiety są tej materii lepsze. Potrafią wytrzymać okres ciąży i karmienia, ale już potem muszą zapalić. Ale moje pytanie, czy wszystkie kobiety w ciąży rzucają? Nie. Czy wszyscy księża w poście nie palą? Nie. I co się, proszę Państwa, dzieje z głodem nikotynowym? W przypadku tego księdza głód nikotynowy odzywa się 40 dnia. U tej kobiety 9 miesiąc. Jak psychika potrafi w czasie ten głód nikotynowy przesunąć? Dlatego ja mówię tak, jeżeli ktoś chce rzucić palenie, to musi podjąć tą decyzję i to jest najważniejszy moment. Dlatego po polsku mówi się, nie obcina się psu ogona po kawałku, tylko jednoznaczna decyzja i wtedy mamy dodatkowe wzmocnienie, że te objawy będą wygasały. Natomiast ja, wykonując tą stymulację, co powoduje? Powoduje to, że jest szansa wejścia w to dobre samopoczucie, ale musimy zawsze pamiętać, że nie możemy zapalić papierosa, bo jeżeli zapalimy, to wracamy. I teraz jak mamy sobie pomagać w tym najbliższym okresie? My naklejamy w pewne punkty na uchu takie ziarnka chińskie Wanbuluxin, gdzie jest możliwość wykonania akupresury ucha. Ale jest jeszcze ta prosta recepta, którą tutaj mówiłem. Jeżeli nam będzie się chciało palić, to zawsze pamiętajmy, w jaki sposób prosty walczyć. Nie mówimy, że mi się chce palić, tylko róbmy analizę tych objawów. Czujemy się poddenerwowani, bierzemy coś uspokajającego, ale pamiętajmy, że jedna tabletka Kamsu czy jakieś tabletek ziołowych nie wystarczy. To trzeba 3 czy 4 tabletki w ciągu dnia, żeby się wyciszyć. Czujemy się bez energii, bierzemy zawsze kawę czy żeńszeń, ręce chodzą coś do rzucia, czujemy się przytruci, płuczemy i w ten sposób aktywnie możemy walczyć z objawami głodu nikotynowego. Żeby zlikwidować objawy głodu nikotynowego, to wykonamy stymulację prądem spolaryzowanym, dodatnio, następnie potem zmiennym, dodatnią i ujemną stymulacją, a na koniec ujemną samą i zakończymy polaryzacją dodatnią. Ważne jest, że pacjent te impulsy czuł. O sile stymulacji nie decyduje ja, tylko pacjent. Jeżeli pani będzie czuła te impulsy, proszę powiedzieć. Czuje pani, czy jeszcze nie? Nie. Teraz? Tak. Gdyby były za mocne, to proszę bardzo. Teraz wykonujemy stymulację prądem spolaryzowanym. Dodatnio. Teraz jest, czy jeszcze nie ma? Leczy. Teraz zmieniamy polaryzację na polaryzację ujemną. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz będzie stymulacja naprzemienna. Aby pacjenta nie zostawić samego przez tydzień, w określone punkty na uchu naklejamy ziarna chińskie, które się nazywają Wanbuluxing, jest to możliwość wykonania akupresury. Przy pomocy urządzenia, które tu się znajduje, punktoskopu, znajdujemy odpowiednie punkty, które charakteryzują się tym, że mają większą przewodność. Ten punkt służy nam do hamowania apetytu. Ilekroć będzie się chciało jeść, śniadanie, obiad, kolacja ma być, dodatkowe podjadania, wtedy wykonujemy tą stymulację ucha. I teraz też, żeby likwidować ten głód po prostu nikotynowy, to naklejamy następne plasterki. O, tutaj jest i wtedy to jest. O, raz. I
Ilekroć pani będzie się chciało palić, proszę wykonać stymulację, naciskając te plasterki z tym ziarnem chińskim. Od 15 do 30 razy każdy ten punkt. Nie, gdyby to nie wystarczało, proszę przejść i wykonać stymulację następnego punktu. Gdyby jeszcze nie wystarczało, to jest ten punkt trzeci. 15 do 30 razy. Żeby ten stymulacja była silniejsza, wskazane jest przełykanie równocześnie śliny. Natomiast gdyby były problemy ze zmożonym apetytem, proszę ten punkt, który się znajduje przed uchem, wykonać stymulację. Ilekroć będzie się chciało jeść. Te plasterki można nosić tydzień. Po tygodniu proszę samemu wyrzucić. Jeżeli myjemy uszy, nie trzeć ręcznikiem, tylko podsuszać. Dziękuję bardzo. W roku 1995 wykonaliśmy badania na grupie 850 chorych, u których wykonywaliśmy stymulację. Wylosowano 100 osób. Sprawdziliśmy, że u 74% wystąpił tak zwany pozytywny efekt leczenia. Na czym on polega? Część osób okresowo zaprzestała palenia, część osób zmniejszyła ilość palenia i część osób zaprzestała. Ale okazało się, że po roku 19% tylko nie paliło. I ten rok był decydujący o tym, że musieliśmy wprowadzić tak zwane pogadanki wstępne, które polegają na tym, że pacjenta musimy poinformować o problemie uzależnienia, o umiejętności walczenia z głodem nikotynowym, no i poinformowanie o szkodliwości palenia. Ta wiedza pozwala zwiększyć ten odsetek osób niewracających do palenia. Dlaczego? Bo jeden papieros może popsuć nie tylko statystykę, ale po prostu być powrotem do palenia. Dlatego jest tak ważna informacja wstępna przed kuracją antynikotynową.